to sweter brunetki. Hmm? Nie, blondynki. Nie, to moje. Oddaj go. Po co walczyć, dziewczyny? Ten świat jest wystarczająco duży dla was dwóch. Odwieczne pytanie. Kto jest ładniejszy? Psy czy koty? Blondynki czy brunetki? Spróbujemy to rozgryźć. Nawet filmowcy nie mogą zdecydować się, czy brunetki czy blondynki są lepsze. Namiętna Jasmina? Czy delikatny Kopciuszek? Upiorna czarownica? Czy matka smoków Daenerys? Nieustraszona Lara Croft? Czy dziwaczna Harley Quinn? Kogo mamy wybrać? Pomóc ci zrobić ładne zdjęcie na relację? Podnieś brodę. No to ruszamy. Wyglądaj tajemniczo. Doskonale. Dodaję od razu. To wspaniałe. Co? Co to jest? Twoja twarz przecież. I dodałaś to? Żeby wszyscy to zobaczyli? Mogłabym cię zabić. Kiedy Melania śpi, doprawię jej włosy łupierzem z mąki kukurydzianej. Będzie go bardzo dobrze widać na jej ciemnych włosach. Kto przyszedł? To pewnie mój chłopak. Jest najsłodszy. Uwielbiam się z nim przytulać. Hiu, czy ona przez cały miesiąc nie myła włosów? Ma tyle łupieżu, że mógłbym się w nim kąpać. Odejdź ode mnie. Co się stało, kochanie? Przestań. Uwielbiam kłaść głowę na twoim ramieniu. Ale masz łupież na głowie. Hiu, kochanie, co to jest? Wiesz, że masz naprawdę duży łupież? Zobacz, może powinieneś pójść do lekarza. Basia ma cudowne zdjęcie paszportowe. Ale chyba można je prać. Co jest? Mój paszport? O nie! Wyłącz pralkę! Moje dokumenty tam są! Wpuść mnie! Muszę czekać, aż skończy się cykl. Nareszcie. Co? To kopia? Przez Melanię będę mieć atak serca. Basia zasnęła? Słodkich snów. Zostawię jej trochę psiej sierści. W końcu jest tego samego koloru. Dzień dobry, mój jasnowłosy aniołku. Poczekaj, to nie są moje włosy, to sierść psa. Bardzo zabawne, Melania, bardzo zabawne. Melania, chcesz zrobić pranie? Musisz być ostrożniejsza. Pożegnaj się ze swoimi ulubionymi jeansami. Zmienię ustawienia i podwyższę temperaturę prania. No, to lecimy. Pranie jest gotowe? Oddzwonię. O nie! Moje ulubione dżinsy. To na pewno nie jest mój rozmiar. Musiałabym zrezygnować z jedzenia na lata, żeby się w nie zmieścić. O, Basiu, pokażę ci. To wybrałaś na ważną konferencję? Wyglądasz jak przepiórcze jajo. Nawet się nie sprzeczaj. Poczekaj, pomogę ci znaleźć twój własny styl. Oto idealna biała koszula. Nie dotykaj jej, bo się pobrudzisz. Pomogę ci się ubrać.
No, teraz wyglądasz bardziej profesjonalnie, prawda? Dzięki, Melania. Powodzenia na konferencji. Koszula okazała się znacznie bardziej ekstrawagancka niż myślała Basia. Tak, zdecydowanie zrobi wrażenie na konferencji. Zobaczmy, czy Melanii spodoba się aktualizacja jej kosmetyczki. Dodam trochę wybielacza do jej żelu do brwi. Założę się, że zapomni, że miała brwi. Melania przygotowuje się na randkę. Chce być idealna. Oczywiście z idealnymi brwiami. A oto jej chłopak. Ale z jakiegoś powodu wyszedł szybciej. Co za dziwak. Lepiej uważaj, Basiu. Myślisz, że możesz zabrać mi brwi bez konsekwencji? Pokażę ci nową procedurę piękności. Pokażę całemu światu, że nie jesteś naturalną blondynką. I pokryję twoje jasne cebulki ciemnym tuszem do rzęs. Która godzina? Muszę iść. Ale czekaj, to nie koniec. Twoje włosy farbowane tuszem potrzebują specjalnego szamponu. Dodam żółtka do twojego szamponu. Już wyczuwam omlet, który będziesz miała na głowie. Dzień minął i w końcu Basia zobaczyła swoje włosy w lustrze. Co to jest? Czarne cebulki? Na moich jasnych włosach? Przez cały dzień tak wyglądałam? To katastrofa! Muszę natychmiast pozbyć się tych ciemnych plam na mojej nieskazitelnej reputacji. Przydałby mi się porządny prysznic. Mój ukochany szampon nigdy mnie nie zawiódł. Dziwnie pachnie. Co to za żółtko? Co za jaja? Nie umyję włosów, ale zdecydowanie zemszczę się za te pranki. Śpi dobrze, Basiu. W międzyczasie dokleję ci piękne rzęsy. Teraz dodam trochę wiatru. Wow, twoje rzęsy pięknie fruwają na wietrze. Jesteś jak supermodelka. Nie bądź zła. Spójrz, przecież to śmieszne. Co to? Zmarszczki? Melania, nie miałam pojęcia, że się starzejesz. Musisz używać więcej kremu. Napis na tym paragonie jest taki mały. Nie widzę liczb. Oczywiście. Twój wzrok pogarsza się z wiekiem. Nie martw się. Okulary są modne. Zgubiłam włos. Ale wiem, jak dać mu nowe życie. No cóż, Melanio. Oto jest. Twój pierwszy siwy włos. Spójrz. Mam nadzieję, że masz dość pieniędzy zaoszczędzonych na emeryturę. Założę się, że Basia jest wampirem i nie będzie miała odbicia w lustrze. Sprawdźmy to. Hej, gdzie jest moje odbicie? To lustro się zepsuło. I co to takiego? Kartka papieru? Haha, bardzo zabawne, Melanio.
Przyprawmy życie Basi. Mycie zębów wasabi sprawi, że z samego rana od razu się obudzisz. Dzień dobry! O nie! Co to jest? Wasabi na moich zębach? I ogień w moich ustach? O, Melanio! Dziękuję za zdecydowaną pobudkę! Jeśli Melania chciała pomalować swoje końcówki sprayem, to nie zadziałało. Jej włosy są zbyt ciemne, aby przyjąć jakikolwiek kolor. Po prostu marnuje pieniądze. Ale Basia może pofarbować włosy na każdy kolor. Może być dosłownie tęczą. Podobały Ci się nasze żarty z blondynkami i brunetkami? Daj nam znać w komentarzu, do których należysz. I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap żadnych zabawnych nowych pranków od Łuchu.